Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani. Słowo dzisiejsze to uważajcie na siebie. No właśnie, uważajcie na siebie. Kochani, kiedyś jak dotarło do mnie, czym jest kerygmat, już byłem księdzem, już nawet byłem wiele miesięcy po święceniach i dopiero zaczęło się do mnie gdzieś tam dobijać to przesłanie kerygmatyczne. Zacząłem poszukiwać jego zrozumienia, czym jest, kiedy dopiero jakoś dotarło do mnie, że to jedno wielkie orędzie o tym, że Bóg mnie kocha, to zacząłem w Piśmie Świętym szukać takich laboratoryjnych czy takich aptekarskich fragmentów, które właśnie mówią o tym, że Bóg mnie kocha. Teraz po latach widzę w każdym niemalże zdaniu Pisma Świętego kerygmat, wyznanie Boga wobec człowieka, że kocha go najbardziej na świecie. Czyż w tym stwierdzeniu uważajcie na siebie, nie ma tego wyznania, nie ma tego kocham cię? Przecież do naszych najbliższych, drogich nam sercu ludzi, naszych krewnych, przyjaciół, nieraz kiedy się żegnamy po jakimś spotkaniu, mówimy uważaj na siebie. Pełne troski, pełne miłości, czasami zalęknienia, o bezpieczeństwo czyjeś, mówimy uważaj na siebie. Bóg dzisiaj do nas mówi uważaj na siebie, jak do najukochańszej osoby. No właśnie, bo to jest kerygmat, to jest potężne wyznanie miłości, które trzęsie całym kosmosem. Niech nas strzeże i błogosławi, więc Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i zapraszam was dzisiaj wieczorem na wstępniak niedzielny.